Cześć z tej strony Rafał, witam Cię po raz kolejny w Kryptoblogerze. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób wymieniać kryptowaluty na zdecentralizowanej giełdzie Uniswap razem z portfelem MetaMask. Na tym kanale znajdziesz również film, w jaki sposób założyć portfel MetaMask. Jeżeli pierwszy raz będziesz korzystał z MetaMaska oraz Uniswapa. Spokojnie, to może wydawać się troszkę skomplikowane, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. I ja pokażę Ci teraz krok po kroku, jak wszystko zrobić. Wchodzimy na uniswap.org. Pod filmem będzie link do tej strony. Po prawej stronie, w górnym rogu, use Uniswap. Przechodzimy teraz do aplikacji. Okay, jesteśmy na giełdzie Uniswap. Tak wygląda ten interfejs, i tutaj właśnie dokonujemy wymiany. Tokenów Uniswap to giełda tokenów ERC20, ERC20 na blockchainie Ethereum, czyli tutaj nie wymieniamy na przykład Cardano czy Polkadot, tutaj wymieniamy tylko i wyłącznie tokeny Ethereum. Ok, wejdę do innej wyszukiwarki, żeby ci pokazać jak to będzie wyglądało. Dobra, jesteśmy w Braveie. Uniswap.org, Uniswap Interface. I tutaj jest napis Connect to a Wallet. Klikamy, wybieramy. MetaMask można połączyć też z innymi portfelami. Ja korzystam z MetaMaska. Ok, wszystko jest gotowe. Wróćmy sobie do Google Chrome. Dobrze, tutaj, tutaj pokazany jest bilans naszego konta w Ethereum. 0,03 Ethereum jest na tym portfelu. Jak wymieniać tokeny? Jest to bardzo proste. Tutaj zaznaczasz sobie, jaki token chcesz zamienić na jaki token. Czyli tutaj jest na przykład Ethereum, a tu sobie wybieram na przykład 1 inch. Zaznaczmy 1 inch. Hmm. Co jest jeszcze ważne, tutaj warto kliknąć sobie w manage i tutaj nie będzie zaznaczone coingecko, więc warto zaznaczyć sobie to coingecko, tak żeby on zasysał wszystkie tokeny właśnie z tej strony. I powiedzmy, że chcę za zrobić zamianę Ethereum na 1 inch i teraz tak, czyli za tą kwotę dostanę tyle tokenów 1 inch. Tutaj jest cena, ile kosztuje 1 token 1 inch, 0,0022 Ethereum. Minimum received, czyli to jest minimalna e, liczba Ethereum, jakie dostaniemy. Możliwe, że dostaniemy troszkę więcej w zależności od tego, e, po jakim kursie to zostanie wymienione. Price impact. To jest ważne i trzeba na to zwracać uwagę. Price impact. Różnica, różnica pomiędzy ceną na rynku oraz szacowaną ceną e, według wielkości transakcji. Ponieważ w tym wypadku transakcja jest bardzo mała, to widać, że ten poślizg cenowy będzie mniejszy niż 0,01%, czyli praktycznie na 100% dostanę właśnie e, taką ilość tokenów w tej cenie. Ale patrzcie co się dzieje. Jeżeli ja tutaj zaznaczę na przykład, że chcę 100 tokenów Ethereum wymienić na 1 incha, to wtedy price impact zmienia się na 4,31%. Co w związku z tym? Eee, po prostu, żeby wymienić to Ethereum na 1 incha, musi teraz dojść do tylu transakcji, eee, że... że na przykład pierwsza transakcja będzie po tej cenie, ale następna już będzie droższa. Dlatego ta cena może się mocno zmienić. I ok, załóżmy, że zgadzamy się na to, bo chcemy tak czy tak to wymienić, ale problem jest następujący. Tutaj wchodzimy w kolucho i tu jest tolerancja poślizgu. To jest, to jest ten poślizg cenowy. I tolerancja poślizgu tutaj jest 0,5%. Czyli... Skoro tu jest 4,31, to ta transakcja najprawdopodobniej nie przejdzie i stracimy wtedy gaz FI. Jeżeli transakcja nie przejdzie, tracisz gaz fee. Jeżeli nie wiesz, to jest gaz fee, zaraz ci pokażę. Natomiast mm, co zrobić, żeby ta transakcja przeszła? No trzeba zwiększyć ten e, poślizg do, let's say, 4,5. 4. 4,5 nie da się? Czy się da? Da się. Ok. Czyli teraz e, pozwalam na to, żeby był taki wysoki poślizg i ta transakcja przejdzie. Oczywiście przejdzie, jeżeli będzie wystarczająca ilość gazu, którą e, damy. Liquidity Provider Fee 0,3 Ethereum to jest opłata dla osób, które dają płynność na giełdę. Uniswap. Tu możemy też wejść sobie ViewPar Analytics Analytics, Analytics. <grywa> OK. Tutaj też sobie możemy wejść, żeby zobaczyć, jaka jest płynność. Alert, że każdy może stworzyć token ERC20 na Ethereum, czyli ktoś może stworzyć fejkową wersję e, istniejącego już tokena. I było dużo takich sytuacji, kiedy ktoś po prostu kupił nieistniejący token, przelewając. Siano na czyjś portfel i doszło do skamu. Dlatego warto, jeżeli, jeżeli tutaj wybieracie sobie tokeny, to nie wpisywać byle co i zasysać, tylko właśnie korzystać z tej listy CoinGecko. Albo czasami można wejść, jeżeli to jest taki nowy, nieznany projekt, to wchodząc na stronę tego projektu, tam jest link. Do, do Uniswapa. Czyli przechodzimy bezpośrednio ze strony projektu na Uniswap. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie jest liquidity, czyli jaka jest płynność w tej parze Ethereum One Inch. Jest dość duża. Jak zobaczycie, jak, jak będziecie obserwować, to nie w każdej parze jest tak duża płynność. Dobrze, czyli sobie zaznaczyliśmy, że chcemy dokonać takiego swapa. Swap. Potwierdź. Potwierdź swap. I teraz nam się łączy z portfelem MetaMask. Gas fee. gas fee to 53 dolary na tą chwilę. No, ostatnio opłaty są kosmiczne. W planach jest wprowadzenie skalowania na Ethereum w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Więc może nie będziemy musieli płacić tak wysokich opłat. Alternatywą jest korzystanie z Binance Smart Chain albo kupowanie na. Giełdach scentralizowanych No ja tutaj w tym wypadku nie będę mm, Dokonywał transakcji Bo jest to dość dużo 5 dyszek no, Jak widzicie przy małych transakcjach to się kompletnie nie opłaca Ponieważ tutaj płacę więcej gazu niż Tego ile chcę kupić tokenów Jest większa kwota No to to się nie opłaca natomiast jeżeli kupujemy dużą ilość tokenów no to tu już jest Inna dyskusja kiedy klikniesz tutaj Confirm, to tra transakcja będzie potwierdzona, pojawi się link do Etherscanu, gdzie będziesz mógł śledzić tą transakcję. Kiedy transakcja będzie potwierdzona, bądź nie, to tutaj w prawym dolnym rogu dostaniesz powiadomienie. Jeszcze coś chciałem Wam powiedzieć. Kiedy wykonujemy transakcję z Ethereum na token, to wtedy opłata jest mniejsza niż gdybyśmy wymieniali... Z tokena na token. Spróbujmy. Na przykład teraz zaznaczę tutaj Pipej Plasma, bardzo ciekawy projekt swoją drogą. To zwróćcie uwagę, co się stało. Teraz tutaj wyskoczyła dodatkowa opcja Route, czyli droga. Musimy, tak jakby Uniswap wykonuje dwie transakcje. Czyli wymienia pipay na Ethereum, a potem Ethereum na 1 Inch. Ok, myślę, że to jest wszystko, co powinieneś wiedzieć o e, giełdzie. Uniswap o zdecentralizowanej giełdzie Uniswap w połączeniu z Metamaskiem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to wrzuć je w komentarze poniżej. Subskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek. Pozdrawiam. Cześć.